Pod koniec zeszłego roku w schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywały 123 psy, z czego 64 psy zostały przywiezione z terenów gmin, z którymi miasto ma zawarte umowy, w tym 35 z gmin powiatu kołobrzeskiego. Na każdej jednostce samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek opieki nad zwierzętami. Nie jest napisane, że musimy mieć to zagwarantowane, wybudowane schronisko, ale musimy zaopiekować się wszystkimi bezdomnymi zwierzętami, które są na terenie naszej gminy. No i różnie to gminy rozwiązują. My prowadzimy to schronisko, bo mogą być schroniska prowadzone przez gminy, mogą być przez stowarzyszenia. U nas to prowadzi stowarzyszenie, ale my podpisujemy z gminami stosowne takie porozumienia, które, no, które umożliwiają umieszczanie psów bezdomnych właśnie na terenie naszego schroniska. Podczas ostatniego spotkania z wójtami naszego powiatu Anna Mieczkowska zaproponowała, aby wspólnie wybudować schronisko dla bezdomnych zwierząt. Na budowę nowego przytuliska cały czas czekają pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych. To kwota 3 700 000 zł. Choć już wiadomo, że na jego budowę potrzebne są większe środki. Jeżeli wójtowie zdecydowaliby się dołączyć do tej inwestycji, to koszty budowy zostałyby podzielone proporcjonalnie między wszystkich sygnatariuszy porozumienia. Wójtowie byli zainteresowani wspólnym wybudowaniem schroniska. Najpierw jednak potrzebują to skonsultować z radnymi. Później wszyscy prowadzilibyśmy razem, oczywiście proporcjonalnie, przy zachowaniu zasady proporcjonalności, schronisko, które funkcjonowałoby tak naprawdę na terenie gminy Kołobrzeg, bo to jest teren, który znajduje się na terenie gminy Kołobrzeg. Przypomnijmy, podczas grudniowej sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany planu dla terenu położonego w Rościęcinie, który ma zostać przeznaczony pod budowę nowego schroniska. To jest tak naprawdę pomysł, to miejsce wskazał nam pan wójt Włodzimierz Popiołek i wielka cześć i chwała mu za to, bo przyglądał się temu, co dzieje się, tym protestom, tej fali niezadowolenia, która była, no nie ukrywam, bezpodstawnie podsycana przez niektórych radnych. Finał jest taki, że pan wójt znalazł nowe miejsce. Finał jest taki, że przygotowujemy zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Zaangażowaliśmy naszych urzędników. Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego i po uregulowaniu sytuacji z własnością terenu w Rościęcinie, bo ten póki co jest własnością KOWR-u, miasto rozpocznie projektowanie schroniska. Ten projekt schroniska musi być w oparciu o potrzeby. I dlatego poprosiłam wójtów o to, czy są w ogóle zainteresowani tym, żebyśmy razem takie schronisko wpierw wybudowali, a później prowadzili. No bo projektant, który będzie projektował schronisko, musi mieć ode mnie komunikat, czy będzie to malutkie schronisko, nie wiem, na 50-60 piesków, bo będzie tylko zaspokajało potrzeby dwóch gmin, gminy Kołobrzeg i gminy miasto Kołobrzeg, czy będzie to schronisko duże, takie na, nie wiem, 120-150 piesków i koty, bo tam przecież też koty będą, bo będzie ono zaspokajało potrzeby kilku gmin. Jak zapowiada prezydent, w lutym ma się odbyć kolejne spotkanie z wójtami, na którym mają już zapaść konkretne decyzje co do wspólnego wybudowania schroniska.